Niedziela, 19 lutego, Arena Sano, Korzyny Gościa, więc GKS Tychy wystąpi w Gospodarze Marmaciarko STS Sanok. Krążek na tafli, Sami Taminen wygrywa pierwszy buliwski. Juchola i teraz świetne podanie na środek. I mamy chyba trafienie na 1-0, tak jest, był. Zasygnalizował arbiter, że krążek znalazł się w bramce, a więc no nie, 29 sekund, minutę więcej potrzebowali Tyszanie, ale rozpoczęli bardzo szybko to spotkanie od prowadzenia. To trafienie, tymczasem błąd ze strony Tyskiej, krążek oddany Taminenowi, ten jeszcze bramki zdobyte w stolicy Małopolski przeciwko Krakowi, ale teraz Tyszanie z lewej strony, Marzec, jeszcze dobitka i mamy 2-0. Nie działo się właściwie nic specjalnego w tych ostatnich minutach, ale Tyszanie pokazują, że dysponują dzisiaj fantastyczną precyzją, bo niewiele okazji potrzebują, ale to, co dostają, tak pofolgowali sobie i kontra ze strony GKS-u Tychy, 2-1, jeszcze krążek w grze, nie wybronił go jednak Salama. Do tercji ataku Johan Lorraine, Lorraine, gdzie jest krążek, ten też niezamrożony. I teraz na pewno zagotuje się pod bramką Tomasz Fucik, który wymierza sprawiedliwość własnoręcznie. Oj, i będziemy mieli tutaj kary. Fucik widać nie rezygnuje. Nie wiem, czy to jednemu hokeiście się oberwało od Tomasza Fucika, czy też najpierw. No i to oznacza, że między słupkami pojawia się Kamil Lewartowski, rezerwowy goalkeeper trójkolorowych. Jeszcze kłócą się między sobą hokeiści, co możecie Państwo zobaczyć sami. I Jean Dupuy. Tyskiego GKS-u, teraz Waltola miał trochę miejsca, nie zdecydował się na uderzenie w pierwszej chwili, teraz jeszcze z problemami na rad Elomo, aby spróbowali powalczyć tutaj w tej przewadze Mikoli z pierwszego krążka i chyba gdzieś tam jeszcze od Heikkinen, to ta formacja trzech napastników, teraz krążek zatańczyły, rozważa możliwości, Waltola ładnie zwiódł i teraz z najbliższej odległości już na stojąco wyczekuje możliwości powrotu, a tymczasem zanosi nam się na kontrę i Szymon Marzec. Roczkowski jest jednak sam, Roczkowski, Heglund na jego plecach i udało się z największych problemów Tyszanie, aby z powrotem poradzić sobie i ruszyć na drugą stronę i mamy 3-0. Bartłomiej Jeziorski. Świetnie to sobie rozegrali Tyszanie. Nie była to akcja, która imponowałaby szybkością, ale rzeczywiście wykorzystali tu obecność każdego z trójki, który wziął udział w tej kontrze. Po 18 minutach Tyszanie będą już prowadzić 3-0 i rozglądać się za kolejnymi bramkami. I Aleksander Junan pokonuje golkipera STS-u Sanok po raz czwarty przez drużynę gości. No i nie wiem, czy to powoli nie będzie oznaczało, że będą rozglądać się także. Bagin nie zdąży jednak do krążka. Szedliwy i fantastycznie Sanoczanie to rozegrali w dosyć przypadkowy sposób, ale umiał dołożyć łopatkę swojego kija Konrad Filipek. No i mamy pierwszą bramkę dla gospodarzy. Znakomicie to zrobił Konrad Filipek. To trzepek Makela także został odesłany do szatni. To wszystko było efektem bójki po pierwszych 10 minutach. Taminen, Heikkinen, ładnie tutaj popracował Heikkinen i wyłożył krążek. Pozostał on w posiadaniu gospodarzy. Taminen, Taminen przed bramkę. Nie udało się wykończyć. Dopiero teraz mocne uderzenie z lewego. Poszukać hokejowego zamka. Bagin przed bramkę. Mamy. Ruszają Sanoczanie, choć chyba Harila jest nieco zmęczony, to jednak mieli możliwość, aby spróbować. Komorski, Jeziorski ładnie tam balansem zwiódł Mikoliego. Wyłożenie i mamy 5-1. Filip Komorski z Bartłomiejem Jeziorskim wypracowali tę bramkę dla GKS-u Tychy. Tutaj świetną pracę wykonał
Bartłomiej Jeziorski, który zgubił uwagę przeciwko hokejstom z Jastrzębia Zdroju. Nastąpiło po właściwie ponad miesiącu przerwy, ale mamy błyskawiczną odpowiedź. I chyba Ville Heikkinen zdobywcą gola na 5-2. Nie rezygnują Sanoczanie. Zobaczmy, tutaj przewrócił się Kamil Lewy z tyskiego zawodnika. Mroczkowski jeszcze z interwencją. Świderski, krążek ciąży w grze. Zaciągała się do tej pory, wywalczyli sobie krążek Sanoczanie. Biła z przyjęciem jeszcze dobitka. Zasłonić sporą część bramki Lewartowskiego. Tyszanie, aczkolwiek to, co uchroniło ich chwilę temu, nie oddało, jak to się teraz popularnie mówi, kilka sekund później. Strzał spod niebieskiej. Nie wiem, czy tam sami Tamminen jeszcze nie zaingerował w zmianę toru lotu krążka. Tak czy inaczej, Bartosz Florczak właśnie uruchomił samego Tamminena i też zjechał do zmiany. Heikkinen na prawą stronę, słupek zadźwięczał Andrea Sidorenki. My zaczynamy trzecią tercję i w niej Tyszanie skuteczniejsi na środku. O ten krążek, nie udało się go jednak odzyskać i to sprawiło, że Tyszanie z kontrą. Mroczkowski tu w tyskiej drużyny, ale krążek stracił i teraz dwójką ruszają Tyszanie. Mroczkowski. Gdzieś tam Tyszanie mają możliwość, aby z powrotem ruszyć pod bramkę Świderskiego. Szturc broni ten krążek na swoje ciało. Ahoniemi. I próbować rozwiązać tę akcję. Jest uderzenie, słupek. Kejowy zamek i teraz rozpracowują tę defensywę. Mroczkowski po podaniu od Junana ze zwrotnym podaniem od Mroczkowskiego. I Junan wykańcza tę akcję, lokując pod ladą krążek. Zdobywając drugiego gola dla siebie w tym spotkaniu i strzelając gola na 3-6. Nie opanował gumy. Jeden z sanockich zawodników, Marzec, stanie oko w oko z Filipem Świderskim. Jeszcze jedna skuteczna interwencja Świderskiego. Jeszcze raz zawrzało między zawodnikami obu drużyn. Niko Ahoniemi na pewno ze strony Waltola w tym momencie do Heikkinena. Waltola z pierwszego krążka. Krążek zwrócony jeszcze do gry. Lewartowski. W drugą stronę tutaj Heikkinen jednak dobrze przeczytał zachowanie Heikkinena. Mroczkowski, a tymczasem Dupuis, słupek. Mikoli. Łysenko. Mamy jeszcze zmianę toru lotu krążka i jest trafienie. Choć późno zdobyta bramka, bowiem 66 sekund pozostało na tablicy świetlnej, ale są mimo wszystko usatysfakcjonowani tym, iż nie rezygnują Sanoczanie, iż walczą do samego końca, pokazując, że chcą zostawić odsłony, w której jeszcze spróbował do statystyk ostatni strzał oddać Kale Waltola, ale cztery bramki to wszystko, na co pozwolili sobie gospodarze, tracąc jednak o dwie więcej, tak więc 4-6 wygrywa GKS Tychy przy Królowej Bony 4 nad Marmaciarko STS-em Sanok.